Inspiracją do tematu, który chciałbym dziś Państwu przedstawić, stał się artykuł, który niedawno ukazał się na największym czeskim portalu poświęconym sprawom papug. Jego autor, choć zaznacza, że nigdy nie chciał epatować swoich czytelników rażącymi, przyciągającymi wzrok tytułami, zatytułował go: Sprzedaż niedoświadczonym osobom niesamodzielnych papug jest przestępstwem. Autor pisze, że portale społecznościowe są pełne zdjęć młodych, niezupełnie jeszcze opierzonych papug, którymi chwalą się ich nowi właściciele. Zdjęcia te zbierają ogromną ilość pochwał, serduszek, lajków, a tymczasem spójrzmy na to z innego punktu widzenia. Wiele z tych piskląt wymagać będzie leczenia, wiele padnie, wiele zostanie okaleczonych fizycznie i psychicznie. Dlaczego? Niedoświadczona osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest wychów papuziego pisklęcia. Wielu nieuczciwych hodowców czy pośredników, którzy chcą jak najszybciej pozbyć się kłopotu, wmawia kupującym papugę, że bez problemu dadzą sobie radę z jej wykarmieniem, a papuga, która zostanie przez nich wykarmiona samodzielnie, będzie do nich bardziej przywiązana i będzie lepszym domowym pupilem. To kłamstwo. Przede wszystkim, w naszych mieszkaniach nie jesteśmy w stanie stworzyć papuziemu pisklęciu warunków, jakie mają w gnieździe czy w klatce termicznej, gdzie powinna przebywać do okresu uzyskania samodzielności. Tego oczywiście nabywcy papug nie wiedzą i nikt ich o tym nie informuje. One wymagają temperatury około 35-40 stopni. Tylko w takiej właśnie temperaturze pokarm, który otrzymuje piskle, jest trawiony, a wszystkie składniki zostaną przyswojone przez organizm. Przetrzymywanie pisklęcia w zbyt niskiej temperaturze prowadzi do powstania wad rozwojowych z powodu niedożywienia. Następna sprawa. Jeśli temperatura jest zbyt niska, w wolu namnażają się bakterie, co jest powodem chorób, na przykład zapalenia wola. Natychmiastowa interwencja weterynaryjna zwykle pozwala ocalić im życie, ale wady wynikłe z niedożywienia pozostają już na stałe i będą widoczne przez całe papuzie życie. W opinii sprzedających karmienie to sprawa bardzo prosta. Tak nie jest. Piskle musi być karmione co kilka godzin. Jak często? Takie pytania bardzo często zadają widzowie papuziej telewizji. Tego nie mogę określić dokładnie. Dlaczego? Zależy to od temperatury, w jakiej przebywa papuga. Jeśli ta temperatura jest właściwa, czyli około 35-40 stopni, pokarm zostaje absorbowany dość szybko, wole jest puste i wtedy możemy karmić papugę ponownie. Ale jeśli w papuzim wolu pozostała jeszcze jakaś część pokarmu, to ponowne karmienie i podawanie jej nowej porcji, mieszanki, bardzo często wywołuje zapalenie wola czy inne schorzenia, które mogą być niekiedy przyczyną śmierci papug. Następny problem, z którym często mają do czynienia weterynarze zajmujący się ptakami, to tak zwane spalone wole. Kiedy podamy ptakom mieszankę o zbyt wysokiej temperaturze, papuga jest poparzona. Temperatura pokarmu dla piskląt powinna wynosić około 40 stopni. Papuzie wole jest nieunerwione i jeśli mieszanka, którą jej podamy, ma zbyt wysoką temperaturę, ona tego nie poczuje. Ale skutkiem będzie tak zwane spalone wole. Następuje infekcja, martwica tkanki, a wtedy jedynym rozwiązaniem jest wycięcie części wola, zszycie i dłuższe leczenie papugi. Wreszcie sama mieszanka. Zwykle nabywca papugi otrzymuje wraz z pisklęciem pokarm do jego wykarmiania, a jeśli braknie, ma go kupić w internecie, gdzie jest powszechnie dostępny. W instrukcji na opakowaniu zwykle znajdujemy jedynie informacje o tym, w jakich proporcjach powinna być ona zmieszana z wodą. Ale właściciele papug nie zdają sobie sprawy, że w miarę wzrostu ptaka konsystencja mieszanki musi ulegać zmianie. Powinna być ona coraz gęstsza, podawana w innych niż dotąd ilościach, a wreszcie uzupełniana innymi rodzajami pokarmów, tak aby ptak z chwilą osiągnięcia samodzielności był w stanie zjadać podawany mu pokarm, a nie przez wiele miesięcy, co się niekiedy dzieje, być uzależnionym wyłącznie od sztucznego karmienia. Autor artykułu przytacza przykłady, w których dumni właściciele prezentują swoich pupili, trzymanych w
w pojemnikach na sosnowych wiórach, karmionych i wyciąganych, aby bawić się z nimi. Papugi te socjalizują się wtedy z członkami rodziny, a przecież w środowisku naturalnym papuga praktycznie do czasu, aż pokryje się całkowicie piórami, będzie zdolna do lotu i stanie się całkowicie samodzielna, przebywa w odosobnieniu. Bodźce ze świata zewnętrznego do niej nie docierają. Jej psychika nie jest jeszcze przystosowana do tego, aby te bodźce odbierać i przetwarzać. Jeśli ten proces zostanie zakłócony, będziemy mieli w przyszłości do czynienia z papugami, które z niewiadomych dla nas przyczyn staną się nagle neurotyczne, agresywne, bardzo głośne, będą z nimi problemy, a my nie wiemy dlaczego. I nie dzieje się to zwykle natychmiast po zakupie papugi, czy w bardzo krótkim czasie później, ale po roku, dwóch, trzech, kiedy mamy papugę, która będzie wymagała przez całe swoje życie, niestety często krótsze niż normalnie, bardzo specjalistycznej opieki. Autor czeskiego artykułu sugeruje, aby sprzedaż niesamodzielnych piskląt była traktowana jako przestępstwo. Aby przeciwdziałać zjawisku opisywanemu przez autora, jego zdaniem hodowcy powinni sami wykluczyć ze swojego grona i piętnować osoby sprzedające niesamodzielne pisklęta. Ponadto należy przeprowadzać akcję uświadamiającą, aby osoby, które zamierzają kupić papugę, kupiły już tylko samodzielną. Zdaniem autora, jeśli nie zostaną podjęte natychmiast odpowiednie działania, spowoduje to, że w Czechach dojdzie do sytuacji, że tak jak w Belgii czy Holandii, ze względu na patologię towarzyszącą temu zjawisku, zostanie zakazane wykarmianie papuzich piskląt. Na koniec zastanówmy się, czy opisywane zjawisko dotyczy wyłącznie Czech. W Polsce, moim zdaniem, występuje ono na zdecydowanie większą skalę. W Polsce nakładają się na to jeszcze inne patologie. W okresie pandemii zauważyłem, że ogromna ilość osób, kompletnie bez żadnego doświadczenia, kiedy została zamknięta w domach, kiedy nudziła się, postanowiła wykarmiać papugi. Bez doświadczenia, bez klatek termicznych, bez odpowiedniego pokarmu. A rezultaty ich pracy możemy każdego dnia śledzić na portalach sprzedażowych, gdzie oferowane są tak zwane ręcznie wykarmione papugi. W Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza, dlatego że powszechne jest oferowanie wyciągniętych z budki, opierzonych już piskląt, które są karmione przez kilka dni, a następnie oferowane nabywcom jako ręcznie wykarmione pisklęta. Dlatego apeluję, nie kupujcie Państwo papug, które jeszcze przez pewien czas wymagają karmienia, a ręczny wychów pozostawcie fachowcom.